Cześć, siemanko, z tej strony Adrian, czyli tak, jesteśmy w szóstym odcinku tutaj, już na serii Gospodarstwo po Dziadku. Mój brat pojechał tam mną do miasta i tak, i dzisiaj będą żniwa. Tam tutaj, no, to tam idę sobie, kurde, mam lagę. No, ja idę tam na drogę zobaczyć, czy tam będzie mi zjechać. I tak sobie mam przy drodze. No i nie będę gasił tam. O, jedzie, jedzie. Tutaj, panie! A pan koguta włączy, bo pan bez koguta jedzie. Ale okej. Tutaj, panie. Halo! A dobra, to pan tutaj zacznie kosić tu na tym dobra, polu. Dobra, spoko. Na tym polu i na tamtych dwóch. Na słomę tam wszystko, bo pan sieczkarni nie ma tam. Bo tutaj... Ja nie mam jak inaczej kosić, proszę pan. Nie. Tam tu się on wprowadził ostatnio, nie? No z bratem, tu w testamencie od dziadka dostaliśmy, bo dziadek umarł. No. Może wy tu napiszcie się, dobra, już tam widzę, że już tu jestem na wyspie. I tak, odpalam 50 i tak. Nie wiem, czy wchaczyć auto samo na tą drugą, czy poszukać. Nie no, auto samo zahaczę to w razie czego. Będzie w gotowości. Stać. Tutaj wiem, że się zajadę, tu się zajadę. Wiesz, tu mamy takie fajne place. Dobra. I teraz ta, bierę Simpsona i jadę tam do kombajnisty zobaczyć. I tam no. O kurde! Dobra, tam kładziemy go tu i no. Idę do kombajnisty. Dobra, jak tam sypie? No panie, już 1500 jest. No to pan tu się wysypie, zaraz na przyczepę. Żeby wie, bo... Panie, nie opłaca się, bo nawet 50% nie ma. Ale tam pan to, dobra, to tam pan tu skosi to całe i pan się wysypie i jeszcze tam pan jedzie, bo ja tutaj no. Bo tu jest jęczmień, a tam jest pszenica. Okay, dobrze. Dobrze mówię? Ta, dobrze, no. Tutaj jest tak. Pan mi tu ciapka nie da. Nie planuję jakiegoś kombajna kupić. A co pan chce? A co pan chce mi dalej kosić, żeby pan się zarabiał? Nie no, ja tak się pytam, bo teraz to panu powiem, że na te usługi zacząłem dużo jeździć. Musiałem jeszcze tam 20 hektarów do koszenia i no i by się mi przydało zmienić przybieta. Jak pan tego, nie? Ale, a wszystko dobrze tu? Zboże? Ten? Dobrze. To deal. Panie, ja tak patrzyłem, to najlepsze zboże w tym banku w okolicy jest. A długo by, to z ugoru dużym tutaj ten, bo tu taki ugór był, to tam
W rękach to tam ładne mają, bo to krowiarze sieją, to tam bo. Wy też krowiarze. Ale panie, wy to malutcie, a oni to tam po 100 hektarów już mają, tylko 50 krówek jak nic tam. My to 6 krów tam mamy, bo tam babcia usiadała, tam dziadek Marta. No i tak 6 krów to sporo, ci powiem. No wiem, mleka już 1000. Czekaj, czekaj, ja co ci zaraz powiem, 1012, nie? Wytamić rozłóż rurę. Dobra, no to zatrzymaj się. Tylko ten. I teraz dopiero on. Wiem, że kliknąć, o wiem, że o. Teraz dopiero musisz klikać. I tam ci muszę złożyć, bo tam wiesz tam co jest. Tam są drzewa. Wiem. Czekaj, to ja idę zaraz po drugi ciągnik, a ta będzie w stodole stała. Tam wiesz, tam i tam no. Tam wiesz co, kosi tam. Ja jadę tu po tego, pociągnik z przyczepą, drugi tutaj, na żeby sypać. No, i chyba jakoś 3 tony jest. No to gites. Prawie pełny zbiorem. A chce pan GoPro i nagrać trochę ze swojej perspektywy? Na łeb? To może pan dać zaraz, ale jak się wysypę. Dobra. Ja tu panu zajadę, nie? No panie, wie pan, ja to na stojaka koszę, bo lepiej widać. Wiem. Czeka pan, o kurde, jeszcze sypia, tu już odpalam, nie? Pan tu trzyma, tu... Wie pan już ten? Już ostatni, dawaj spadaj pan rurę. Już? Dobra. No. Dawaj pan to GoPro. Czekaj, tylko sobie zboże odwiozę. I Simpsona postawię. Jedź kosić, ja tam wskoczę do ciebie na tego, na kombajna i ci dam.
tutaj patrzymy się. A woda zdrościć takie. Tam sobie na gospę, nie? Tam no. Kombajnista tam nagrywa pewno, ja tutaj sobie no. Ja muszę sobie tu tego, nie? Czapka odpalić i sobie tutaj zboże rozładuję sobie. Tutaj złożę się zboże. Tutaj może do tego se, tutaj. Uwaga, nierealne granie. Tutaj trochę trzeba, tak? Żeby tutaj poszło. I do tego, nie? O, jest. Panie, ja nie wiem, czy pan nie będzie musiał ten przyczepy jeszcze pożyczać. Ale panie, ja już tu rozładowałem jęczmień. A dobra, myślałem, że pan rozładowuje tego. A jęczmienia jeszcze będzie tam. Jeszcze jęczmienia będzie do koszenia, ale tam to już nasieczkę będzie, to pan już nie będzie kosić. Dobrze. My tylko te trzy pola nas słowa. No panie, powiem panu, że ładnie, bo już tutaj, już panie będę sypał teraz, bo 90%. To pan będzie robić takie kółeczko i będzie pan wysypywać. Dobra panie. 90% pan rozłoży rurę. Tutaj teraz, nie? Pan tu sypnie, dawaj. Pan. O! O! Dobra, poszło. No teraz to już rozłożono mieć, bo teraz to już nie będzie drzew. Nie będą zawadzać. Gorąco dzisiaj? Ja tu ci wjadę ci tutaj w ten rządek i będziesz sypać. Dobra. A pokaż pan GoPro, czy tam, bo słaba bateria była. Dobra. Panie, rozładowało się panu. Dobra, pan da. Tutaj no, ja wezmę tam. Chce pan nagrywać, czy nie? To jak pan chce tam? Nie wiem, jak. A jak chcesz ci. Chce ci się nagrywać? Dla mnie wygodniej kosić bez nagrywania, tak panu powiem. No to tam bez nagrywania. Kurde, zaraz będzie pełno. Dobra, już. Dobra. To tu rób takie kółeczka, nie takie, wiesz, nie bez poprzeczki tutaj. Wiem. Ja tu ci wjadę i będziesz sypać. Będzie ciapek stał. Tutaj gdzieś na przykład on tu. Jadę Simpsonem się przejechać. Dobra.
Dobra. Halo? O, Kosi, cię tam? No pewnie. Dobrze, bo my z babcią w sklepie jesteśmy teraz, nie? Spoko. No, chcesz coś ze sklepu? A wiesz co, kup tam dwie paczki malin i tego, jabłek trochę, nektarynki. We tam może jeszcze truskawek i no kup, bo tam no. Dobra, bo tam no, bo tam babcia tam mówiła, żeby zajechać do sklepu, nie? I kup jeszcze ten, dwie zgrzewki piwa dla kombajnisty. Jedna dla tego z bizona, a druga dla tego. Tutaj, co teraz kosi, nie? Dobra, no to ten. Bo kurde, ja miałem już wracać, ale babka mówiła, żeby zajechać do sklepu, bo ona tam coś chce kupić. A wiesz co? Już ten, już jęczmień wysypałem do tego składziku tamtego, co jest folią zakryty. I ten, i pszenicę będziemy sypać do tego drugiego, tam obok chlewa, nie? Dobra. Dobra, jadę do parczywa się tu przejechać, zobaczyć do agrony. Może ino krowy jakie kupimy? Można tam, możesz z nim pogadać. Dobra. Dobry. Panie, o ile tu będzie jedna krowa? Tutaj. A, po 5. Po 500 tu, panie. Okej. Panie. Halo. A dobra tam. No, krowy tak mnie obudził, tygiel. Taki sen miałem, takie dziewczynki, koniecznie są. Panie, po ile krowy? Po ile krowy? Zwycięco. Okej, spoko. A tutaj tego, nie? W agromie coś nowego, jakieś maszynki są, czy promocje? Czekaj. Se wejdę w stronę agromy. Kurde, nie ma żadnych promocji. Dobra, panie. Ja tu jadę tam, nie będę panu przeszkadzać. O, Simpsona se zatankuję chociaż. Cyk tu. Tam nie wiem ile wydałem, ale dobra. 16 zł i rura. Za 5 litrów 16 zł, kurwa. Nie jest źle, 3 zł za litr chyba, to jest git. Sobie jadę tutaj. Polnymi sobie pojadę tutaj tymi, bo tu jeszcze nie jeździłem na odcinku. Ani brat nie jeździł tutaj tymi polnymi. Jest tam kombajn, widać, wysypuje. A nie, nie sypie jeszcze. A nie, sypie. Przejadę jeszcze tam no. Kurde. Halo? Halo? Panie, bo niebieska już pełna jest. No to na drewnianą syp. Ale nie, bo weszło tam wszystko, 200 kilo zostało, ale panu tylko mówię. A, to tam no, na drewnianą syp. Dobrze. Dobra, tam ten skup uzbycha. Skup jajek u Franka.
tu jakieś takie gospanie, takie, no nie wiem, tu jakiś chyba skup, albo opuszczone, nie wiem, chyba opuszczone, nie, tylko tak no, nie wygląda trochę, ale jest tu opuszczone chyba już, bo tak nie, nie widać tu poszło. Jakby tu był skup, to by tu było zboże, ale nie wiem, tu nie ma skupu, to to opuszczone musi być tu. Jednak tam, no, tu dwa skupy w Boczkowie są, były trzy, ale są dwa, bo tam jeden to opuszczony. A ten Zbycha to tam funkcjonuje pełną parą, nie? Że tu jest skup. Jadę tam zobaczyć na pole. Oku! Ale wleciałem. Cyk, przez ziemniaki jedziemy. Łęty uschły, to będzie można kopać. On jest, a tam jest, okej. Okay. Tam niech wysypie na tą drewnianą tam. No będzie dużo tej pszenicy, będzie. Pszenicy dwa pola, a jęczmienia będą trzy. Ale 360 zrobiłem! Kurde. Klipi na Simpsonie. Dobra, Simpson niech leży, ja jadę sobie do 30. O, w sumie będę... Doktora pana, teraz przechodzimy do kwestii zapłaty. Panie, zgrzewka piwa. Dobrze. Skrzynka... A gdzie ta zgrzewa? Co? Gdzie to? Brat musi przywieźć, to panu przywiozę tam jutro, dobra? Bo dzisiaj akurat to no. A bo dzisiaj... Dobra, to pan można jutro zawieźć. A bo dzisiaj wieczorem to pan panu tam no. A my wie. Pan tam no. Pan koguta włączy, jak pan się zwieźć. Wiem, bo to maszyna jest tak dużo gabarytowa, żeby widzieli. Kurde no, chyba na Simpson się obawił, trzeba to stać. Kurde. Proszę pana, wywaliło mnie już. Trudno tam. Thank you.
Idę po 30, bo... Nic nie idzie dobra, nic. A nie, brat jedzie. Z babcią, dobra, okej. Fajnie. Postawiłem Simpsona. Dobra. Tam idźcie przebrać w robocze ciuchy, ja tu złożę i Boże i będzie bić. No to babcia, tam idź do domu, rób ten obiadek. To miałaś robić co specjalnie, jechaliśmy do sklepu po rzeczy do niego, no. Dla kombajnisty może będzie tam, ale kombajnista pojechał. A to ja... A tą drzewkę piwa mu mogę zawieźć. No to weź tam zawieź od razu, jak masz jaka te głowy. Dobra, to ten. Dobra, już z Simpsonem zawożę do Fefa, zaparkowałem. Dobra. Ego, nie? Dobra, zaniosłem dla babci te zakupy, to tam niech teraz robi. Spoko. Czekaj, dobra, ja zrobię cięcie, bo ja muszę sobie, ja se idę pomali. Kurri. Chwila, nie zrobię, bo on się znowu zlagował, że OBS-a nie mogę włączyć. Znaczy tego, no, zobaczyć tam, bo OBS-a nie mogę. Ej brata, robimy ten sam odcinek teraz i przez ten i zrobimy cięcie i wieczorem odpalimy, jak pojedzie na jęczmień kosić tam na ten. Okej. Dobra. No to będzie w tym samym. Fajno. Albo wiesz co, ja bym chyba osobny może zrobił, bo wiesz. Ale nie! Że osobny, ale z tego samego dnia, ja myślę. No tak. No to tak. Ty, bo nie mogę nic zakończyć. O. Dobra, no to tak, w tym odcinku było tyle, trzymajcie się, do następnego, cześć. Dobra.